Przyśniła mu się wówczas Maryja i w tymże właśnie śnie powiedziała mu, ażeby wybudował kapliczkę. Hello, dzisiaj witam Was z około Bieszczadzkiego Rezerwatu Przyrody Gołoboże. Znajduje się w nim XIX-wieczna kapliczka syna Rewo, do której to właśnie się wybieram. Trafiła się piękna pogoda, ale to słoneczko jest łudzące, ponieważ temperatura wynosi około minus 20 stopni, czego dowodem są moje zamarznięte wąsy. A żeby dotrzeć do kapliczki syna Rewo, najpierw trzeba pokonać taki oto most, którego pomysłodawcę wypadałoby uhonorować czymś w rodzaju złotej maliny. Ale tak właściwie, to co to znaczy syna Rewo? Brzmi to jakoś tak trochę po polsku, trochę po żydowsku. Chodzi o to, że kapliczkę tę wybudowano w lesie syna Rewa. A kim był Rew? Rew był to mieszkający w okolicach Baligrodu w XIX wieku Żyd, który to miał syna, do którego należał kawałek tego właśnie lasu. Udostępnił on część swojej działki pod budowę kapliczki. Chyba nawet za darmo. Niestety, do czasów dzisiejszych nie zachowało się jego imię. Dlatego też właśnie ten las nazwano lasem syna Rewa. No, nazwa nieco się zniekształciła na syna Rewo, ale ta niesamowita historia tak właśnie wyglądała. Oto i ona, kapliczka syna Rewo. Kiedyś już tutaj byłem przy okazji nagrywania filmu o wyludnionej w ramach akcji Wisła wsi Huczwice. Wpisywałem się do takiej kroniki księgi gości. Zaznaczyłem to sobie już przed chwilą długopisem. Tutaj 3 kwietnia 2023. Pis. Tak oto wygląda kapliczka. No, dużo bibelotów. Jaki jest mróz, to widać po tych iskrzących się drzwiach. Kopnął mnie zaszczyt, że w nowej kronice mój wpis widnieje na pierwszej stronie.
Podobno woda z tego strumyka ma właściwości lecznicze. Dlatego też nabiorę jej sobie trochę. Ale zimna. Wow. Dobra. Ale spróbuję jej dopiero po przygotowaniu oczywiście. W sumie to Cynarewa mówi się na ten las, zaś na kapliczkę mówi się Cynarewo. Czyli wynikać to może z faktu, że no tak Rew, jak i jego syn, był Żydem. Zaś kapliczka jest chrześcijańska. Więc na chrześcijańska kapliczka Cynarewa to tak trochę ślisko brzmi. Więc może dlatego powstała nazwa Cynarewo. Ma to ręce i nogi. Chyba. Tak samo jak niesamowita jest historia działki czy też lasu Cynarewa, tak ciekawa też jest historia samej kapliczki. Otóż pewien pasterz tutejszy, no, dzisiaj już nie wiadomo, czy był to Bojko, Łemko, a może i Polak, wyprowadził swoje owce na pastwisko. Ale że owce były zapewne dobrze pilnowane przez psy, pasterz postanowił sobie uciąć drzemkę. Przyśniła mu się wówczas Maryja i w tym, że właśnie śnie, powiedziała mu, ażeby wybudował kapliczkę. Poruszony chłop, no już nie pańszczyźniany, ale jednak prosty człowiek, rozpaplał po całej wsi o swoim śnie. Szybko uzbierała się drużyna, zwarta i gotowa do budowy kapliczki. No, dogadano się z tym synem Rewa. I tak oto powstała pierwsza kapliczka. Pierwsza drewniana, którą później po jakimś czasie przebudowano na kamienną, na taką formę, której istnieje do dziś. Sława tejże właśnie kapliczki była tak rozpompowana, że na grekokatolicki odpust przybywali wierni tutaj, w Bieszczady, przybywali wierni ze Słowacji, a nawet z Węgier. Ta historia idealnie obrazuje, jak bogaty, jak bardzo zróżnicowany był dawny folklor bieszczacki. Bojki, Łemki, Polaki, Żydzi. Coś kiedyś czytałem o Romach mieszkających w strzebowiskach. Także coś niesamowitego. No ale wszystko to przepadło bezpowrotnie. Wszystko to zniszczyła II wojna światowa. A dzisiaj pozostały tylko nagrobki. Ale coś się skończyło, ale i coś zaczęło się nowego. Zakapiorzy bieszczaccy, bieszczackie aniołki, biesy i czady. To wszystko powstało po II wojnie światowej.
tymczasem idę degustować wodę spod kapliczki. Sprawdzimy te jej cudowne właściwości. Zdrówko. Od razu przestały mnie nogi boleć. No. A tak na poważnie. No, zwykła, normalna. Chodzi dobra woda. No. I tym pozytywnym akcentem się z wami żegnam. Dzięki, pozdro i tymczasem. Stefan. Przynieś. Dobre psisko, dobre psisko. Masz smaczka, masz smaczka. Dobre psisko, kochane. Stefan. Stefuś. Stefan. Dobre psisko. Tylko jakby nie gryzło tak mocno, no.